Co zrobiliśmy w EMAG-u z dużym projektem Legacy, to znaczy duży to za chwilę. I na początek chciałbym wiedzieć, do kogo mówię. Ilu z was w ogóle miało już do czynienia z event stormingiem? Robiło sesję? No tak. 1/3 mniej więcej. Jeżeli chodzi o event storming, skąd to się w ogóle wzięło? Wyszło na to, że kiedyś pewien Włoch, Alberto Brandolini, stwierdził, że on musi zobaczyć problem. Musi zobaczyć na ścianie to, w jaki sposób modelować aplikację. Po prostu zrobił to po najmniejszej linii oporu, czyli wziął kolorowe karteczki, przykleił do ściany. Te karteczki najczęściej przykleja się do dużej białej rolki papieru. Najlepszy jest do tego taki papier ploterowy. I żeby było śmieszniej, to historia jest bardzo prosta, ponieważ Alberto, nie mógł, wyobraźcie sobie, nie mógł się doprosić w firmie, że on potrzebuje whiteboarda, potrzebuje tablicy, na której będzie mógł pisać. Nie miał materiału, więc poszedł do IKEA, kupił rolkę papieru, rozwiesił i w ten sposób zrobił sobie swojego whiteboarda przez cały korytarz. Także stąd się wziął ten biały papier. Ja u Alberta byłem w zeszłym roku na masterclassie w Mediolanie. Mieliśmy okazję też się kilka razy ich spotkać i konsultować event stormingi, które ja robiłem, a do tej pory zrobiłem ich już kilkanaście, na skalę dużą, mniejszą. Także trochę tych doświadczeń mam. Dla tych z was, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z event stormingiem i zastanawiam się, jak do tego podejść, najlepszym pierwszym krokiem będzie książka Alberta, która jest na Limpabie. Ona co prawda jest niedokończona, bo tam jest 70% na dzień wczorajszy, kiedy to sprawdzę, ale tam są wszystkie potrzebne informacje, które potrzebujecie do tego, żeby zacząć, żeby ten event storming u siebie zrobić. Dobra, zanim zaczniemy opowiadać o tym, jak dobraliśmy się do tego naszego Legacy. W ogóle ilu z was pracuje z projektami Legacy? Czyli takie potwory. No, super. Czyli będziecie znali ten ból. Dobra. Mówimy w kontekście EMAG-a. EMAG to jest taki sklep internetowy, który ma około 250 serwisów różnych, rozproszonych, w tym jednego potwora zwanego EX. I tą nazwą będzie się posługiwał, to się rozszerza do International EMAG Internal Service, czyli taki backend. Który robi bardzo dużo. Powoli to jest rozszczepiane na różne serwisy. Tą drogę myślę, że znacie. I teraz trochę takich statystyk, jak to mniej więcej to wygląda. Właściwie jak to wyglądało, ponieważ te dane w większości one są na maj tego roku. To jest dość istotne, żebyście mieli też kontekst, co się wydarzyło po event stormingu. Ten event storming, o którym będę opowiadał, to był 13-14 maja tego roku. Nie? Czyli mamy potwora, który ma prawie milion linii kodu w samym SRC, plus dookoła różnych dziwnych śmieci. Złożoność klas średnio tam z 1000 linii, czy maksymalnie. Już takie 8000ników tam może nie było, ale nic przyjemnego też nie. Ponad 5000 klas, ponad 41 tysięcy metod i technika według sonara, tutaj jest lekką gwiazdką, 267 dni. Źle czy nieźle? Całkiem, bo to jest na dzień wczorajszy. Także niestety nie udało mi się wydobyć tych danych z przeszłości, czyli dla tych z was, którym metryki nic nie mówią, to jest taka hydra, po prostu potwór, którym odetnijcie jeden łeb i pojawią się następne cztery. Nie? Znaczy, nie, naprawiacie jedną rzecz, coś się wysypało. Zupełnie z innej strony. I w kontekście event stormingu najważniejszą rzeczą, którą musicie zapamiętać, jest zawsze to, po co event storming się robi. Jeżeli będziecie chcieli zrobić u siebie event storming tylko po to, żeby zrobić event storming, bo to fajna metoda i dużo ludzi o tym mówi, to już zrobiliście coś nie tak. Najważniejsze jest to, że to jest po prostu narzędzie, które moim zdaniem jest świetne i do wielu rzeczy się nadaje. Ale są też projekty, do których się totalnie to nie nada. I o tym powiem na koniec. Musicie wiedzieć i określić dokładnie, po co chcecie to zrobić. W kontekście tego, że na event stormingu potrzebujecie przede wszystkim dużo ludzi. Potrzebujecie ludzi z różnych obszarów. Ludzi z biznesu, ludzi z supportu, ludzi z developmentu, testerów, użytkowników, product ownerów i tak dalej. I w większości to są ludzie, których czas bardzo, bardzo dużo kosztuje. I musicie sobie zdawać z tego sprawę, że jeżeli jasno nie określicie celu, albo wymyślicie sobie, zróbmy event storming, bo event storming jest fajny i po prostu to zróbmy tak sobie dla jaj, to jakiś też rok temu na For Developers mówiłem o tym, między innymi, ile kosztuje słabo zorganizowane albo bezsensowne spotkania. Ta prezentacja wisi sobie na YouTubie i musi mieć to zawsze z tyłu głowy, że ludzie, którzy przyjdą na event storming, eksperci, domenowi, ludzie z biznesu, to są ludzie, którzy naprawdę nie mają tego czasu.
i ich czas kosztuje dużo, więc kiedy mają wygospodarować kilka godzin czy cały dzień na to, żeby przyjść i usiąść razem, stanąć z wami przy tablicy i zrobić ten event timing, musicie dokładnie wiedzieć, po co to jest. Kilka rzeczy, które też są bardzo istotne, to jest to, że na event storming jest odpowiedni czas w projektach. Ilu z was pracuje w projektach agile'owych? Macie tam Scrama i tak dalej. No. A ilu w Waterfallu? Patrz, no paru odłożnych mamy. Ja myślę, że reszta kłamie. To jest mega fajna rzecz, którą zobaczyłem na jednej z prezentacji na Agile by Example, gdzie zebrali się product ownerzy z całego świata i tak właśnie rozmawiałem sobie o tym Scrumie, że no, jak to wyglądało w Waterfall? No firma jest sobie, mamy jakieś business case'y, mamy jakieś analizy na początku. To wszystko gdzieś tam jest sprawdzane, jest testowane, później jest development, później są testy i tak dalej. I padło pytanie, no dobra, no ale gdzie jest ten Scrum? I się okazuje, że ten Scrum tak naprawdę no to jest tylko u nas. A mówimy sobie, dobra, mamy firmę agile'ową, ale wszystkie procesy tak naprawdę są waterfallowe, nawet to pięknie nazwali Water Scrum Fall. Jedni mogą powiedzieć, że normalnie masakra, a ja bym to nazwał po prostu życie. Tak to po prostu wygląda. Zgadzacie się? Coś w tym jest, nie? My mamy sobie tego Scrama, my mamy sobie ten agile, mamy te iteracje. I teraz w kontekście event stormingu, właśnie kiedy już jesteśmy w fazie developmentu, to niekoniecznie jest dobry czas na event storming. Event storming, zwłaszcza w kontekście big picture, czyli tego pierwszego etapu, gdzie w ogóle rozpoznajemy, co mamy, on jest dobry na początku projektu, kiedy w ogóle podchodzimy do tego, zastanawiamy się, co chcemy zrobić, lub na jego końcu, kiedy mamy coś, co już żyje, istnieje i chcemy do tego jakoś podejść. W kontekście legacy z reguły to wygląda w ten sposób, że mamy sobie projekt legacy, który żyje lat już kilka, jest rozwijany, pracuje nad jednym repozytorium, nie wiem, kilkaset programistów na przykład. W kontekście tego jejsa, o którym będę mówił, to jest 150 osób, które komituje do tego repa w przeciągu jakichś 5 lat. Także no, trochę tych ludzi jest. I w pewnym momencie ci ludzie też odchodzą. Więc dochodzi do sytuacji, kiedy no, nie wiadomo, co w tym projekcie jest. Chcemy go rozwinąć, chcemy coś z nim zrobić i to jest też wtedy dobry czas na event storming. W momencie, kiedy jesteśmy już w fazie developmentu, mamy już cały backend wypełniony, dokładnie wiemy, czego chcemy, już niekoniecznie, no bo wiemy, co mamy do zrobienia, więc to jest też istotne, abyście wiedzieli, kiedy tego event stormingu używać, a kiedy no niekoniecznie, bo wtedy będzie to zrobione po prostu na siłę. Jeżeli macie zaplanowaną już pracę, macie zaplanowane projekty i teraz chcecie to wszystko rozwalić, to jest jedna sytuacja, tak wczoraj robiłem warsztaty z Big Picture, do której jedna sytuacja, która mi przychodzi do głowy, jest taka, że kiedy jesteście w trakcie projektu, robicie ten development i po prostu staniecie, albo zmienią się totalnie oczekiwania. Czyli czy wy zrobicie rzecz A, B, przyjdzie biznes, mówi, kurczę, ale co trzeba zrobić C, D, bo rynek mówi nie, bo to nie zadziała. Więc wtedy najlepiej się zatrzymać, zrobić ten big picture, po to właśnie, żeby się dowiedzieć, dobra, gdzie jesteśmy, gdzie chcemy iść i co teraz możemy z tym zrobić, jak to przemodelować. Kolejną rzeczą, którą potrzebujecie, to są odpowiedni ludzie. I teraz, kto z was robi kurs DNA? Niedużo. Tam chłopaki mówią o czymś takim, co też znajdziecie w różnych fajnych książkach i w sieci, co się nazywa stakeholder mapping. Stakeholder mapping to jest metoda, jest to taka oś, gdzie z jednej strony mamy wpływ ludzi, a z drugiej strony mamy ich zainteresowanie czy zaangażowanie. Jak są bardzo zaangażowani w projekt. I teraz, wy w momencie, kiedy będziecie chcieli zorganizować ten event storming, czy będziecie zaproszeni do tego, żeby zrobić ten event storming w firmie, musicie zwrócić uwagę na to, żeby przede wszystkim byli tam ludzie z tego końca, czyli ci, którzy mają największy wpływ i największe zaangażowanie. Ponieważ kiedy na sali event stormingowej jest dużo osób, to oni będą po prostu odpadać. Zobaczycie, co tak naprawdę, kto ma co do powiedzenia w danym projekcie, kto jest zaangażowany. Najgorsza sytuacja, którą też osobiście przeżyłem, gdzie jednego z dyrektorów, który odpowiadał za pewną część aplikacji, to osobiście wyrzuciłem z takiego warsztatu, ponieważ on nie był totalnie tym zainteresowany. Także przyszedł z laptopem i chciał, że sobie popatrzy i będziemy na maile odpisywał. To tak nie działa. Musimy mieć ludzi, którzy są zaangażowani, którzy są zainteresowani tematem i mają wpływ, mają moc jakąś decyzyjną bądź przerobową. Czyli jeżeli kończycie taki event storming, opcja idealna to jest to, że macie wszystkie, na sali macie wszystkie osoby, które w tym momencie, kiedy już się dowiedzą, co mają zrobić na końcu, po prostu są w stanie to realnie zrobić. To jest opcja
idealna, także zwracajcie uwagę na to, kogo zapraszacie i też nie ma sensu przesadzać z ilością ludzi, aczkolwiek też nie ma co się ograniczać. Są różne podejścia i we wtorek, o którym będę mówił, to było dokładnie 52 czy 54 osoby, przepraszam, 54 osoby na sali, czyli tłum. Bardzo duży i rzecz też, która jest istotna, ilu z was pracuje z firmami bądź zespołami w języku, których nie znacie? Kilka. EMAT jest firmą rumuńską, także to jest też bardzo istotne, aby mieć sojuszników na sali, czyli jeżeli będziecie, czy przeprowadzić taki event storming w firmie, gdzie naturalnym językiem nie jest polski bądź angielski, bądź język, który dobrze znacie, potrzebujecie ludzi, którzy rozumieją was, wiedzą o co chodzi i rozumieją tych drugich ludzi. Ponieważ kiedy rozciągną się dyskusje w trakcie takiego warsztatu, wy jako osoby, które będą to wszystko prowadzić, bądź chciały przeprowadzić taki warsztat, wy musicie wiedzieć, czy ludzie rozmawiają na temat, czy już gadają o głupotach i tak naprawdę trzeba to przerwać. Ponieważ jeżeli się to wszystko rozlezie, że tak powiem, zaczną ludzie gadać o głupotach, wy nie będziecie w stanie tego skontrolować. Także to jest mega istotne. Ostatnia rzecz takich przygotowawczych to jest przestrzeń. Przestrzeń musi być odpowiednia. I teraz co to znaczy odpowiednia? Jeden z pierwszych event stormingów, który ja robiłem dla swojej aplikacji, dostaliśmy taką salę. Najgorsze, co może być. Czyli mamy sobie salę, taką typową salę konferencyjną i na samym środku wielki stół przecinający całą tą salę do tego stopnia, że nie dało się tego rozmontować, ani w żadnym stopniu tego wynieść. Jest to ten problem, że kiedy po jednej stronie mamy tą przestrzeń roboczą, na której wszyscy pracujemy, rozklejamy karteczki i szukamy tego, co tak naprawdę jest do zrobienia, co my mamy w tych systemach, okazuje się, że tam po tej stronie było bardzo mało ludzi. Trzeba było cały czas zaganiać ludzi zza stołu, którzy automatycznie podchodzili do tablicy, przyklejali karteczkę i chowali się za stół. Także stół stanowi po prostu bardzo przeszkadzającą granicę, więc jeżeli macie tylko i wyłącznie do dyspozycji taką salę, to nie bierzcie w ogóle, jak nie bierzcie żadnej salki, zróbcie po prostu, rozwieźcie karty, tą rolkę papieru nawet na korytarzu. Czyli tak jak mamy tutaj na takiej ścianie. Swoją drogą, takie korytarzowe akcje mogą mieć dużo większe przełożenie niż zamknięcie się w sali, ponieważ kiedy macie w biurze długi korytarz i rozkleicie rolkę papieru przy długim korytarzu i nagle będziecie siedzieli tam z dyrektorami, product ownerami, ludźmi z biznesu, to nie ma opcji, żeby ktoś się tym nie zainteresował i przyszedł. Może się okazać, że będzie miał też coś ciekawego do powiedzenia. Przestrzeń, która jest dobra, powinna wyglądać mniej więcej tak, może będzie to dość słabo wyglądać, to jest taka panorama dookoła. To jest przestrzeń, o której zaraz będę wam pokazywał, co na tych rolkach się zaczęło pojawiać. To są mniej więcej, to są dwie salki konferencyjne spięte razem z taką ścianą pośrodku, którą dało się rozmontować. To jest jakieś 54-55 metrów kwadratowych, dookoła jest rozwieszona, pomijając jedne drzwi, żeby ludzie mieli jak wejść. Rolka papieru bluterowego, takiego 80 cm wysoka, o długości jakieś 50-52 metrów. Nie? I to była nasza przestrzeń robocza. Tutaj, w momencie, kiedy podchodzicie do projektów Legacy, zwłaszcza, musicie zadbać o to, żeby było dużo miejsca. I to nie jest w żaden sposób przesadzone, ponieważ jeżeli tego miejsca będzie brakować, jest kilka jeszcze możliwości. Zawsze można dokleić rolkę niżej, wyżej i zrobić tak, żeby tego miejsca faktycznie było, ponieważ potrzebujecie przestrzeni. Te projekty z reguły są duże. Jeżeli macie milion Unicodu, no to siłą rzeczy coś tam jest. Nie? Coś tam siedzi. I teraz, jak się za to wszystko zabrać w kontekście Legacy? Macie projekty, więc prawdopodobnie są tam jakieś zespoły. Są osoby, które są za to odpowiedzialne, bądź robią jakiś development. Są osoby, które decydują, jak firma ma funkcjonować. Więc trzeba ich wszystkich zebrać do kupy, zaprosić po tym, że ustalicie konkretny cel, czyli będziecie wiedzieli, po co w ogóle ten warsztat robicie. My robiliśmy ten warsztat z tego powodu, ponieważ ten projekt Legacy, ten Yates, był utrzymywany w większości przez jeden zespół. Tam jeszcze kilka zespołów miało jakieś tam swoje obszary, które były pojedyncze, ale jeden zespół miał tam powiedzmy, nie wiem, 80% odpowiedzialności, jeżeli chodzi o kod, o funkcjonalności i o flowy. Problem zaczął się pojawiać wtedy, kiedy ten zespół był obciążony zbyt mocno bieżącym supportem, czyli no jak tu w projektach Legacy, tu się sypie, tam się sypie, tu wpadają jakieś tikety, tu coś komuś nie działa, życie.
Więc stwierdziliśmy, że dobra, no tak nie może być, że jeden zespół jest obłożony, ma backlog tak naprawdę i roadmapę ustawioną na 2 lata do przodu, a on jest zapchany supportem i masę czasu poświęca na support. Kolejnym problemem było to, że z różnych przyczyn ten zespół zaczął się wykruszać. Tam było 13 osób i w najgorszym momencie, kiedy ludzie po prostu zaczęli wręcz masowo odchodzić, okazało się, że w tym zespole zostały 4-5 osób. Nie? Co za tym idzie, jeżeli macie takie projekty, to jest masakra, ponieważ z ludźmi odchodzi też wiedza, odchodzi doświadczenie, więc nawet nowe osoby, które przychodzą i siadają do tego potwora, to nie jest tydzień, miesiąc czy nawet kwartał, żeby one się w niego wdrożyły. Nie? Więc tutaj cel był jasny. Zobaczmy, co mamy, zobaczmy, jak to wszystko wygląda i podzielmy to na obszary, gdzie każdy będzie mógł wziąć, każdy zespół, do tego, jakby wokół tego projektu jest 15 zespołów, więc jest z kim się podzielić tymi odpowiedzialnościami. Jak to zrobić? Kolejnym problemem było to, że było dużo obszarów niezagospodarowanych. My mieliśmy zidentyfikowane około 32 obszarów w tym projekcie, gdzie różne teamy, którymi różne teamy się zajmowały. Więc w momencie, kiedy pojawiał się problem, to było w miarę jasne, jeżeli ten problem pojawiał się w tym danym obszarze. Wpadało do konkretnego zespołu, on się tym zajmował, codziennie są ludzie, którzy jakby świadczą taki support dzienny, czyli jeżeli wpada jakiś problem od ludzi czy od użytkowników, no to rozwiązują to na bieżąco, jeżeli jest taka możliwość. Ale też było bardzo dużo obszarów takich, w których nie mieliśmy do końca pojęcia, takich zaniedbanych lub obszarów tak zwanych pomiędzy, nie? Czyli taka ziemia niczyja. I ta ziemia niczyja była o tyle problematyczna, kiedy wpadała między kilka zespołów. I taka kluczowa, jakby flagowa sytuacja, to jest wpada ticket na support w miejscu, które jest na styku 4 różnych zespołów. Jak myślicie, co się działo? Nikt nie wziął. Dokładnie, nikt nie wziął. To był przez 2-3 miesiące sobie taki ticket latał ping-pongiem od jednego zespołu do drugiego. Nie, to nie u nas, my się tym nie zajmujemy, to nie u nas, to nie u nas. I w końcu leciał do kosza na zasadzie, nie działa. Kiedyś to się zrobi. A klienci i użytkownicy mieli realny problem, bo coś faktycznie nie działało i czegoś faktycznie nie mogli zrobić. O ile to było jakieś niezwiązane, nie wiem, z flowem sprzedażowym, czy nie wiem, z fakturami, księgowością, czy tak dalej, to jest ok, ale jeżeli dotykało takich obszarów, które negatywnie wpływały na całą firmę, no to wtedy jest problem duży, więc no, trzeba było się tym zająć. Więc ściągnęliśmy wszystkich ludzi, ja zabrałem swój zespół, polecieliśmy do Bukaresztu, gdzie jest centrala MAGA, przygotowaliśmy tą salę, no i zaczął się jeden wielki chaos. I to musicie też mieć na uwadze, że zwłaszcza w momencie, kiedy będziecie robić event storming, on ma kilka faz. Pierwszą fazą event stormingu jest to, żeby każda osoba, która ma jakiekolwiek pojęcie na temat projektu, napisała zdanie w czasie przeszłym dokonanym na karteczce pomarańczowej, zwanej później eventem, i przykleiła to do ściany. I jedna rzecz, która jest mega istotna, to jeżeli będziecie robić taki event storming, nigdy w życiu takiej kartki nie przyklejajcie jako pierwsi. Ponieważ jeżeli wy to zrobicie, to w tym momencie ta cała sala, te wszystkie kartki, ta cała przestrzeń, no to jest wasz cyrk, wasze show, wasze przedstawienie, a wszyscy będą na was tylko patrzeć i was obserwować. Także musicie wszystkich ludzi zaangażować do tego, aby zrobili to sami. I oni to zrobią, bo to jest bardzo prosta rzecz, nie komplikujcie. Bo jeżeli będziecie komplikować, będą problemy, a kiedy nie będziecie komplikować, dajcie im proste polecenie. Dobra, napisz co wiesz, w czasie przeszłym dokonanym, na pomarańczowa kartka i przyklej do ściany, zaczyna się tworzyć coś takiego. Będziesz tam dobrze widzieć, na tej kartce jest po prostu cała tona pomarańczowych karteczek. Na tym pierwszym etapie jest istotne, żeby wylać wszystko, tak było mniej więcej dookoła. I w trakcie tego eventu, w event stormingu przykleiliśmy tam do ściany około 2500 post-itów. Także od groma wyglądało to po prostu pięknie i teraz kolejnym takim elementem, który jest istotny, jest to, że kiedy mamy na ścianie wszystko, mamy poprzyklejane wszystko, co ludziom przyszło do głowy, to na pewno nie jest wszystko, co jest w kodzie. I na etapie Big Picture to jest też nieistotne. To te karteczki, one pokazują większą perspektywę. Pokazują to, co mamy w tym projekcie, jakie mamy obszary, jakie mamy zdarzenia i tak dalej. Później możemy je przyklejać. Też jest ważne to, aby używać karteczek, ponieważ właśnie je można bardzo w łatwy sposób przyklejać.
Na wszelkiego typu takich event stormingach bardzo często zdarza się, że my przyklejamy jedną karteczkę z jednej strony ściany totalnie na drugą stronę ściany. Jeżeli będziecie coś tam mazać po tej rolce papieru, no to w tym momencie będziecie mieli problem, bo coś tam jest namazane, a tam finalnie może się okazać, że wejdzie zupełnie inny obszar. I bardzo istotną rzeczą jest to, żeby w momencie, kiedy przyklejacie już te wszystkie karteczki, zaczniecie w drugim etapie porządkować je, czyli usuwać duplikaty, układać według jakiejś chronologii, na przykład według osi czasu, żeby sobie się dobrać, żeby mieć taki flow od początku, od końcu do końca. I to się nie zawsze da zrobić. Bardzo istotne jest to, aby nie utknąć w szczegółach. To nam wczoraj bardzo fajnie wyszło na warsztatach. Wrzucam tutaj screen, który z flipcharta, który pokazuje pewnego rodzaju flow po event stormingu. I on jest mega, mega istotny, ponieważ kiedy wiecie, po co chcecie zrobić ten event storming, zrobicie go i nawet w jego trakcie będą się pojawiać różne dyskusje. I teraz my jako programiści, jako ludzie techniczni mamy problem do tego, żeby utykać w szczegółach i pchać i kopać tam na sam dół. I teraz zobaczcie na to. Jak weźmiemy sobie tą linię na samej górze, tam jest kropka, czyli nasz punkt startowy i kiedy poświęcimy 100% uwagi na to, żeby dotrzeć do celu, czyli w naszym przypadku właśnie podzielenie tego potwora, ogarnięcie supportu, ustalenie tego, co tam jest i zrobienie może porządku, co by było bardzo fajne, no to jest jakby taka ścieżka idealna, 100% fokusu tam, no ale to jest życie, nie da się. Bo są różne rzeczy poboczne, są jakieś kampanie, są różne rzeczy, które się dzieją w trakcie, które trzeba obsługiwać i tego jest cała masa. I to obrazują te wszystkie strzałki w dół, nie? Kiedy na przykład jedna czy tam dwie są jeszcze istotne faktycznie w skali organizacji, tak na przykład na event stormingu, zwłaszcza picture, kłótnia o to, jaki to ma być, nie wiem, jaki tam jest framework, czy jakie tam są wzorce projektowe, czy tutaj, gdzie trzeba zrobić refactoring, jest w ogóle zbędna i to właściwie nikt się tym totalnie nie przejmuje. Nie? I teraz cała sztuka polega na tym, żeby mieć osobę, albo jeżeli wy będziecie prowadzić taki event storming, żeby takie dyskusje bardzo szybko ucinać i je parkować. W momencie, kiedy mamy event storming, mamy pomarańczowe karteczki, które są eventami i używamy też różowych karteczek, tak zwanych hotspotów. To jest po to, żeby zaparkować dyskusję, czy zaznaczyć wszystkie problemy, które później będą do rozwiązania lub nie. I teraz tu się pojawia taka kwestia timeboxów. Pytanie, czy timeboxować event storming, czy nie? Ja osobiście uważam, że w kontekście big picture to jest najgorsze, co możecie zrobić. Bo w momencie, kiedy ludzie muszą wylać z siebie wszystko, co wiedzą, wszystko, co gdzieś tam im w głowie siedzi, muszą się sami do tego dokopać, to jest proces wręcz twórczy. Można by powiedzieć w kontekście takiego obrazka i tych wszystkich karteczek na ścianie wręcz artystyczny. Więc żeby wszystkie te karteczki pojawiły się na ścianie, ja osobiście czasu nie ograniczam. Z reguły trwa to od 20 do nawet 40 minut, zwłaszcza przy tym dużym projekcie to około 40 minut, żeby zakleić całą ścianę w taki sposób masakryczny. I istotne jest to, że te boxy przydają się później, kiedy już dochodzi się do tego sprzątania, kiedy dochodzi się już do etapów, kiedy ustawiacie kolejność, robicie porządek z tymi karteczkami, rozbijacie je flowy, wydzielacie obszary, którymi można się realnie zająć, które można faktycznie podzielić, nie? Bo to też jest istotne, jeżeli mamy monolit, który jest jedną wielką kupą czegoś tam, to no to fajnie by było jakby te odpowiedzialności wykroić i podzielić. Kiedy mamy przyklejone te wszystkie karteczki, mamy dwa sposoby na ogarnięcie tego, o czym zapomnieliśmy. I teraz jakby takim naturalnym flowem jest podejście, że idziemy, jeżeli zaznaczyliśmy sobie na naszej rolce, wyznaczyliśmy początek i traktujemy to jako oś czasu, czyli dobra, tutaj się zaczyna, tu się dzieje A, B, C, D, E, G, A, H i tam się kończy, to jakby naturalnym przejściem takim logicznym to jest jak przeczytanie tego od początku do końca. Nie? Macie flow, macie historię. Tylko problem polega na tym, że kiedy zaczniecie czytać od początku do końca i będziecie przychodzić faktycznie te karteczki od strony A, B, C, no to jeżeli macie event A, macie event B, macie event G, macie event Z i przeczytacie to w tej formie, to jest wszystko super, bo logiczny porządek jest ułożony. Kiedy jednak później staniecie przy tej tablicy, czy weźmiecie efekt tego event stormingu i zaczniecie go przekładać na kod, na implementację,
bądź na podział całej struktury organizacji odpowiedzialności, okazuje się, że zapomnieliście o całej masie rzeczy. Więc zdecydowanie lepszą praktyką jest zrobienie tak zwanego reverse storytellingu, czyli przeczytanie od końca. Kiedy czytacie od końca i zadajecie sobie do każdej kartki pytanie, to trwa długo, przy tym projekcie to trwa naprawdę cały dzień, więc musicie być na to gotowi, mieć naprawdę wygodne buty, bo event storytelling jest to warsztatem, na którym cały czas się stoi. Jak są osoby z wczoraj z warsztatu, nogi was jeszcze bolą? Już nie, no to dobrze. Kiedy czytamy od tyłu, przechodzimy całą historię od tyłu, zawsze zadajemy pytanie, jeżeli mamy event Z, to czy przed tym eventem jest na pewno wszystko, co musi się wydarzyć, aby on doszedł do skutku? I bardzo często okazuje się, że nie. Z doświadczenia Alberta Brandoniniego, w momencie, kiedy robi event storming, zwłaszcza Big Picture, od początku, w porównaniu do tego, jak robi storytelling od końca, to jest mniej więcej różnica 60%. Więcej karteczek dochodzi, czyli więcej i więcej eventów ludziom się przypomina, więcej eventów na tą tablicę wpada, więcej rzeczy wychodzi, więcej problemów też wychodzi, kiedy idzie się od końca. Także zdecydowanie nie warto marnować czasu na to, żeby iść od początku, bo to jest pułapka dla was, nie róbcie tego. A zacząć od końca, sprawdzać, czy mamy wszystko, czy to, co tam przykleiliśmy, na pewno jest na końcu. I tutaj będziecie mieli masę problemów z określeniem tego, co jest faktycznie końcem. Zwłaszcza w projektach legacy i tutaj musicie iść na kompromis. Kiedy się gdzieś zatkacie, kiedy będą obszary, które wydają się dziwne albo nie do końca wiadomo, co z nimi zrobić, zdecydowanie lepiej zaparkować tam hotspota, czyli tą różową karteczkę, i po prostu pojechać dalej, żeby przejść przez ten cały obraz, ponieważ wy chcecie mieć duży obraz całości, a nie szczegóły. Do szczegółów jest zupełnie inny etap event stormingu, ponieważ on ma trzy etapy. Big picture jest pierwszym, jest najważniejszym w kontekście tego rozpoznania, co w danym projekcie siedzi, co tam jest, jak to wygląda, bądź na etapie projektowania. Kiedy zrobicie taki storytelling, mniej więcej ten cały bałagan z karteczkami zacznie przypominać coś, jakąś taką strukturę, zacznie przypominać jakieś segmenty, zobaczycie, że do tych pomarańczowych karteczek też wtedy warto dokleić i różne systemy, które są zewnętrzne, które na was wpływają, żeby mieć jak najwięcej szczegółów. Dobrze dokleić sobie, jeżeli jest to konieczne, w naszym przypadku było, w tym projekcie Legacy, zespoły, które są odpowiedzialne w tej chwili za dany obszar. I było bardzo dużo obszarów, gdzie tych zespołów w ogóle nie było. I to było bardzo, o to nam chodziło, żeby się dowiedzieć, gdzie te obszary są, które są i jakie można podzielić, jakie można zagospodarować. Warto poprzyklejać, jak widzicie tutaj całą masę, te kolory widać dobrze tam z tyłu w ogóle? W sali? Dobrze poprzyklejać właśnie całą te wszystkie hotspoty, czyli te różowe karteczki, które tam widzicie, bo to są problemy, to są sytuacje, które są niejasne, bądź nie ma na to odpowiedzi, bądź nie wiadomo, jak coś funkcjonuje. Często to są pytania, w sensie, dobra, mamy taki event, tak sobie działa, ale po co to? I to właśnie pytanie, po co coś działa tak, jak działa, kiedy widzicie obraz tej karteczki już poukładany z dalszej perspektywy, kiedy się cofniecie od tej ściany i zobaczycie, że no faktycznie coś tu nie gra, okazuje się coś, na przykład co pokazało u nas, że całkiem spory obszar tutaj tych karteczek, tego systemu, jest właściwie do wywalenia, bo on nie ma absolutnie najmniejszego sensu. My go utrzymujemy, dom wpadało jakieś kilkanaście do kilkudziesięciu tiketów tygodniowo na support i na utrzymanie obszaru związane z tym segmentem, a tak naprawdę wystarczyło przemodelować połączenia między serwisami, przenieść część danych, dopisać kawałek kodu i wywalić około 25 tysięcy linii. Nie? To jest mega, mega istotne i takie odkrycia są kluczowe do tego, aby event storming przede wszystkim przyjął się w waszej organizacji. Alberto zawsze powtarza, że jeżeli robicie event storming, jeżeli robicie big picture, to bardzo istotne jest tak zwane unikalne odkrycie, nie? Czyli znalezienie na przykład właśnie kodu, który możecie wywalić, znalezienie czegoś, na co przepalacie pieniądze, a to jest w ogóle bez sensu. Albo procesy, które się zaczynają, są utrzymywane, a na przykład nigdy się nie kończą, bądź nikt ich nie używa. A najlepsze case'y, jakie znam, to są wszelkiego typu fraudy, wyciągania pieniędzy, wyciąganie hajsu z firmy, bądź gdzie firma traci, te pieniądze traci.
ponieważ w tym momencie, kiedy macie ludzi z biznesu na brainstormingu, ustalacie, jak w ogóle to wszystko ma funkcjonować i po co to wszystko ma funkcjonować, kiedy pojawia się kontekst finansowy i widzicie, że tutaj jesteście w stanie pokazać, że na przykład, nie wiem, w tym miejscu to wszystko, tu nam wycieka kasa, w tym momencie wygraliście. W tym momencie nie ma już gadania, że nie wiem, że testy są niepotrzebne i nie macie czasu na to, żeby pisać testy, że trzeba zrobić jakiś refaktoring, że trzeba wymienić serwery, że trzeba zrobić technologię. Pokazujecie palcem, tutaj nam cieknie tyle i tyle. Później już sprawdzacie, dostarczacie konkretne liczby i w tym momencie wszystko staje się jasne. Wszystkie największe deweloperskie fanaberie jesteście w stanie przepchnąć w ten sposób, jeżeli pokażecie, że no, faktycznie jest to potrzebne, ponieważ wtedy będzie to potrzebne. Kiedy poukładacie to wszystko, poukładacie te karteczki, postartujecie, dobrze jest jeszcze wykorzystać taśmę klejącą po to, żeby wydzielić sobie tak wzrokowo te segmenty. Wygląda to wtedy mniej więcej tak na takim mniej zaciepanym obszarze, żeby wydzielić konkretne subdomeny. I teraz taki obszar, który jest podzielny, może być bez problemu przydzielony do konkretnego zespołu, który może wziąć za niego odpowiedzialność. Istotne jest też to, żeby zlokalizować na takim event stormingu największe problemy, które aktualnie są, ponieważ jedna rzecz, cel tutaj został osiągnięty, czyli mamy sobie naszego potwora, mamy go rozklejonego na ścianie, mamy podzielone obszary, mamy wydzielone domeny, te subdomeny, mamy znalezione obszary, które są totalnie zbędne i są niepotrzebne, ale jest cała masa tych hotspotów, tak? Gdzieś się, no tutaj tych różowych karteczek, tutaj się wala cała masa, ich tam było kilkaset, łącznie na całym tym obszarze, tam pamiętajcie, tam było 52 metry, 2,5 tysiąca karteczek, także było tego mega, mega dużo i takim finalnym krokiem w sesji Big Picture jest wybranie tego, co jest najbardziej istotne, bo kiedy macie już rozklejony cały projekt, no to firma też ma jakąś roadmapę, ma jakiś cel do osiągnięcia, chce coś zrobić i pojawiają się różne problemy, które was bolą bardziej lub mniej i tak samo całą resztę. Dlatego przydają się takie małe niebieskie karteczki, na których rysuje się strzałki i po prostu każdy uczestnik takiej sesji dostaje dwie takie karteczki i podkleja na problem, który uważa za najważniejszy. I finalnie wygląda to w ten sposób, czyli jest jakaś powiedzmy jedna, kilka kartek, która tych strzałek ma jakąś tam większą ilość niż cała reszta i automatycznie wiecie, czym możecie się zająć. To się przydaje genialnie przy event stormingach, który będziecie robić niekoniecznie do projektów legacy, żeby dzielić support i określać co odpowiedzialności za obszary projektu, w projekcie, ale w sytuacji, kiedy robicie sesję Big Picture do projektu, który na przykład ma dopiero powstać i wszelkiego typu zagrożenia w ten sposób będziecie identyfikować, które są kluczowe, którymi trzeba zająć się na początku, lub do projektów, w których stanęliście w miejscu i nie wiecie, co do końca z tym zrobić. W ten sposób widzicie, że macie sytuację jasną, bo wszystkie osoby, które na event stormingu są, na sesji Big Picture są, czyli osoby, które są zaangażowane, które mają wpływ, które mają decyzyjność, które potrafią zrobić to, rozwiązać ten problem od ręki wręcz, są na sali. I co jest najważniejsze, jak widzicie na tych żółtych karteczkach, my mamy dużo tego, czego się no, nie robi, czy mamy dużo trzyliterowych skrótów. Nie? I nieraz na sesji Big Picture zdarza się, i u was pewnie też się będzie zdarzać, sytuacje, kiedy nie będzie wiadomo, o czym się mówi. Czyli wy mówicie, nie wiem, słowo CMS i na przykład myślicie sobie o CMS-ie, o WordPressie czy tak dalej, a na przykład inny dział mówi, nie, to nie jest Content Management System, ale to jest Campaign Management System. Nie? Więc bardzo dobrze, Event Storming jest genialną platformą do tego, żeby się porozumieć, żeby ustalić jednolite słownictwo i żeby każdy wiedział, o co chodzi, o czym się mówi, bo bez tego, no wiecie, jaki to jest problem. Jeśli kiedyś sytuacja, że odbija się na przykład jakiś ticket, nie wiem, przez miesiąc, przez dwa i finalnie okazuje się, że tak naprawdę dwie strony mówią o tym samym, ale nie umieją się dogadać. Znacie to? Kto tak miał? Paru z was. U mnie na jedno? Zaraz więcej. U mnie na jednej z sesji event stormingów było tak, że się prawie pobili. Okazało się, że jeden mówił, że to działa, część systemu działa w ten sposób, drugi mówił, że działa, nie, działa to zupełnie inaczej. I wyobraźcie sobie, że po takich 15 minutach dochodzenia do tego, o co właściwie im chodzi, jak to wszystko wygląda, kiedy to porozmawialiśmy sensownie na ścianie, okazało się, że mówili dokładnie o tym samym, ale używali innych słów. Dlatego nazewnictwo i słownictwo jest tutaj mega, mega ważne, żeby ono było ustalone, więc
do tych wszystkich karteczek warto zawsze przykleić sobie co jakąś kartkę ze słownikami. Co znaczy co, jak, zwłaszcza jeżeli macie jakieś skróty, jeżeli macie zwyczaj w firmie nazywać aplikację właśnie skrótowo, nie wiem, SAP, SRN, DWH, SRN, TRN i tak dalej, nie? Bo finalnie robi się z tego taki makaron, miszmasz i nie wiadomo absolutnie o co chodzi. I teraz po takiej sesji Big Picture w przypadku naszego potwora, jakie były efekty? Jednym z takich właśnie ważniejszych, co mówiłem na początku, że my wiedzieliśmy o tym, że mamy około 32 takich obszarów w tym naszym potworze, którymi trzeba się zająć. Wiedzieliśmy, że jest coś tam pomiędzy, ale tak naprawdę niekoniecznie nas to obchodziło, ile tego jest. Wiedzieliśmy, że klienci tam płaczą, na przykład część działów zajmujących się na przykład niekoniecznie kluczową sprzedażą, ale docieraniu do innych klientów, no mieli na przykład bardzo duże problemy. No to po wydzieleniu tego, wyobraźcie sobie, okazało się właśnie, że my wiedzieliśmy o 32, finalnie mamy 92. Problem. Ale już mamy to zidentyfikowane, opisane, przydzielone do zespołów, podzielone i nie ma już sytuacji, że w tym projekcie jest jakaś ziemia niczyja. Że jeżeli wpada w tym momencie ticket supportowy, to jest zespół, który jest za to odpowiedzialny. Czy te zespoły znają te obszary? Oczywiście, że nie. Ponieważ to jest projekt, który ma, mówię, 5 lat, ten codebase ma 5 lat, jest potężny, więc jeżeli dostajecie jakiś obszar, powiedzmy, w spadku, więc jest do Was przydzielony, no to musicie poświęcić jakiś czas na to, żeby go rozpoznać, zobaczyć, co to jest w ogóle, jak to działa, żeby rozpoznać flowy. Oczywiście dokumentacja jest jak Yeti, więc cała prawda jest w kodzie, czy to przeanalizować, zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje. Więc ten cały support nie idzie jakby tak z dnia na dzień, że ktoś ma przydzielony obszar i już super, ma jakby te tematy są rozwiązywane. Ale co ważne, są osoby, które są odpowiedzialne. Więc kiedy coś się faktycznie dzieje, jest ktoś, kto musi tam usiąść, musi z tym zrobić porządek, a jeżeli to zrobi raz, drugi, trzeci, to się w końcu nauczy. I w ten sposób możecie zapewnić też właśnie support do swoich aplikacji legacy, a jak mówiliście, macie tych potworów w większości. Więc event storming do tego, żeby właśnie rozłożyć je, dowiedzieć się, co tam jest, wymienić się wiedzą, ponieważ każdy z ludzi ma jakąś tam wiedzę na temat swojego wycinka, takiego potwora, żebyście mieli taki ogląd na to, co tam jest, jak to wygląda, jak to funkcjonuje. I drugą rzeczą, która u nas była mega fajna i wyszła właśnie totalnie przypadkiem, tak jak Wam pokazałem, była kwestia znalezienia kodu, który jest niepotrzebny. Często się okazuje, że w momencie, kiedy macie ten big picture, macie obraz tych kartek na ścianie, to jesteście w stanie zobaczyć, mówimy, no dobra, mamy to, to idzie tu, to idzie tam, tu mam coś się zaczyna, się nie kończy. Ktoś tego używa? Nie. Są ludzie, którzy decydują, są ludzie na sali, którzy odpowiadają za jakąś część procesu w organizacji, więc oni są w stanie od ręki Wam powiedzieć, nie musicie czekać, nie musicie myśleć, nie musicie się zastanawiać, nie musicie się domyślać, co zrobić z takim obszarem, tylko możecie zadać proste pytanie, czy to jest potrzebne? Po 3 sekundach dostajecie odpowiedź nie. Czy możemy to wywalić? No, wywalić. No? I w ten sposób, wyobraźcie sobie, z kwietnia, z prawie miliona linii kodu, zeszliśmy prawie o połowę. Prawie o połowę to jest liczba zmierzona sonarem. Ta pierwsza była PHP lokiem, a z tego co wiem, mam podpiętego też PHP loka na sonarze, także tak to wygląda. I to jest, są linie kodu w katalogu SRC. Nie? Druga rzecz, która się sprawdziła, czyli nasz cel został osiągnięty, ponieważ nam chodziło właśnie o redukcję supportu, zdefiniowanie ludzi, którzy są odpowiedzialni za konkretne elementy w systemie. I my mierzymy sobie dealą, jeszcze takim systemem ClickView do raportowania z danych z Data Warehouse czas rozwiązania ticketów, zwłaszcza tych supportowych, nie? Czyli ticketów, które wpadają od klientów, od użytkowników, od kolegów z innych działów, że coś w tym naszym obszarze nie działa. I wyglądało to tak. Na początku, przed tym event stormingiem w kwietniu, jak wyciągnąłem dane, to są średnie dane z kwartału, czyli to mamy od stycznia do marca, średnia czas na supporcie w tym projekcie była około 40 godzin. Nie? Tak sobie tutaj mniej więcej wyglądało. W obecnym kwartale średnia już jest poniżej 7 godzin. Więc osoby, które są odpowiedzialne za konkretne elementy, za konkretne segmenty aplikacji i wiedzą o tym,
tym momencie są w stanie tym się zająć. Tak co mówię, na początku jest to problematyczne i ciężkie, bo dostajecie obszar, którego nie znacie, potworze, którego nie lubicie, ale można się tego nauczyć, można popchnąć do przodu i w ten sposób organizacja idzie do przodu, nie przestaje tracić pieniądze, ludzie są bardziej zadowoleni, pracuje się z tym lepiej, bo wiesz, że jeżeli ty masz problem z jakąś tam częścią tej aplikacji inną, po drugiej stronie jest ktoś, kto się tym zajmie, a nie będzie odbijał twoje zgłoszenie przez następne 3 miesiące i w końcu poleci do kosza. Także to jest mega istotne, ponieważ poprawia satysfakcję wszystkich dookoła, i użytkowników, i nas jako deweloperów, i product ownerów, również ludzi z biznesu, ponieważ wiedzą, że to wszystko jest w dobrych rękach, jest zadbane, jest zaopiekowane. Rzeczą, która jest, może być straszna na początku i może wam się wydawać, że co się wydarzy, jeżeli dobra, zrobicie event storming, zaprosicie ludzi, określicie sobie cel, będziecie wiedzieć, co chcecie zrobić, a z jakiegoś powodu po rozklejeniu tych kartek sieci, kurczę, to nie wyszło. Nie mamy żadnych wniosków, nie mamy żadnych takich problemów czy z obszarów, którymi trzeba się zająć. Nie mamy sytuacji, albo na przykład nie umiem się dogadać. My mówimy jedno, nasz problem leży z jednej strony, dla ludzi, nie wiem, z biznesu, czy nie wiem, z księgowości, czy z innego działu, problem leży totalnie z drugiej strony i nie macie żadnego punktu styku. To taki event storming, taki warsztat, nie ma czegoś takiego, sorry, nie ma takiego czegoś jak event storming, który się nie uda, ponieważ w trakcie tych kilku godzin macie informację zwrotną o tym, jak wygląda wasza firma, jak wygląda komunikacja w waszej firmie. Jeżeli nie umiecie się dogadać przy ścianie na temat rzeczy, które macie do zrobienia, albo są jakieś kwasy w firmie, event storming tego nie rozwiąże. To takie fajne powiedzenie, że właśnie czy event storming, czy mikroserwisy nie rozwiążą patologii w waszej firmie. Jeżeli są sytuacje jakieś krzywe, to event storming wam bardzo brutalnie je pokaże, ponieważ kiedy macie konkretną rzecz do zrobienia, wiecie, co chcecie zrobić, macie ten cel określony, chcecie to osiągnąć, no to jakby naturalne jest, że wszystkie osoby, które są zaangażowane w ten projekt, które są w tej firmie, no chcą to zrobić, chcą to rozwiązać, nie? Chcą pójść dalej, chcą pójść do przodu, zrobić dobrą robotę i być z tego zadowoleni, nie? Jeżeli ktoś ma to wszystko gdzieś i się tym nie przejmuje i w ogóle jakby tworzy jeden wielki kwas w firmie, wiecie, że tutaj trzeba zaangażować menadżerów, liderów, trzeba to załatwić inaczej, do tego takiego człowieka się pozbyć i im szybciej się go pozbędziecie, tym nawet lepiej. Gorzej, jak to jest ktoś, nie wiem, szef czy ktoś odpowiedzialny, no ale wtedy macie możliwości bardzo dużo. Także pamiętajcie o tym, że nie ma czegoś takiego jak nieudany event storming. W trakcie całego event stormingu bardzo dużą uwagę przywiązujcie do tego, jak się ludzie zachowują, jak podchodzą, co robią, czy są zaangażowani, czy nie są zaangażowani. Jeżeli macie ludzi, którzy są odpowiedzialni za główne elementy w waszych procesach, w waszych aplikacjach, a oni mają w ogóle to gdzieś i tak naprawdę są zajęci jakąś, nie wiem, bieżączką, mailami i tak dalej, spoko, może to być ważne, ale jeżeli nie są w stanie poświęcić, nie wiem, godziny, dwóch, nie, z jednego dnia, kiedy wy na przykład musicie lecieć do innego kraju, kiedy musicie zebrać ludzi z różnych miast, żeby przyjechali, bo to często w dużych organizacjach czy korporacjach tak wygląda, że tych ludzi trzeba ściągnąć do siebie, i taki człowiek mówi, że nie, ja tam nie mam czasu, bo mam jakieś tam maile bieżące, że sobie po prostu nie umie sobie zaplanować, ponieważ na przykład wiedział o tym miesiąc wcześniej, czy dwa miesiące wcześniej, nie umie się zorganizować, macie gdzieś, no to w tym momencie, co ty masz z tym zrobić? Jakby pytanie i odpowiedź zostawiam wam. Taki ciekawa rzecz tutaj jeszcze, którą dodam na koniec, jeżeli chodzi o zdalny event storming. Jeżeli macie zespoły, które są rozproszone, a przyjdzie wam do głowy zrobienie takiej sesji event stormingowej, to nawet nie myślcie o tym, żeby zrobić to online. Kupcie ludziom te bilety, zapłaccie za te hotele, niech oni zjedźcie się w jedno miejsce i po prostu to zróbcie, ponieważ w trakcie tej sesji jednym z właśnie kluczowych rzeczy jest to, jak ci ludzie będą się zachowywać. Jeżeli macie go gdzieś na kamerce po drugiej stronie świata i właściwie ta kamerka działa jak chce, internet wam przerywa, nie ma opcji. Nie ma czegoś takiego właśnie jak event storming zdalny, zwłaszcza w kontekście Big Picture, bo kolejne etapy wy już możecie robić sobie sami z zespołem, z product ownerem, tylko dopytywać o rzeczy kluczowe. Jeżeli chodzi o Big Picture, potrzebujecie tych ludzi mieć wiedzę, choć w jednym pokoju, z nimi porozmawiać, ustalić ten wspólny język, zrozumieć, o co chodzi, no i przy okazji stworzyć takiego wielkiego potwora z papieru. Także tak wygląda zwinięta rolka, jako takie nasze trofeum po event stormingowe. Rozmawiałem z Alberto ostatnio przy okazji Agile by Example w Warszawie.
to był w ciężkim szoku, że to faktycznie z doświadczeń ludzi, którzy robią event storming na całym świecie po jego masterclassie, to był jeden z większych event stormingów, o jakich słyszę. Także mega, mega fajne i też polecam. Da się to nawet przy takiej skali zastosować, także się nie bójcie, że macie duże projekty, macie dużo ludzi, macie dużo niewiadomych. To jest narzędzie, które spokojnie wam może pomóc. Także zapamiętajcie sobie, kiedy będziecie chcieli zrobić swój event storming, zawsze pierwszą rzecz, o której musicie pomyśleć, to po co, jaki jest cel. Pamiętajcie, jak będziecie chcieli zrobić event storming dla event stormingu, to już robicie coś nie tak. Jeżeli jest konkretna potrzeba z przeanalizowania jakiegoś produktu, projektu, zobaczenia, co tam jest, podzielenia odpowiedzialności, zrobienia z porządku albo przebudowania aplikacji, bo na przykład totalnie zmienia się rynek, zmieniają się wymagania biznesowe, to jest świetne narzędzie do tego, żeby go po prostu użyć. Jeżeli chcecie go zrobić tylko po to, żeby go zrobić i pobawić się karteczkami, nie polecam, nie warto. Chyba że w wolnym czasie gdzieś tam przy piwie śmiało, nie? Tak w prezencie, jak chcecie, zrobiłem taki arkusz na Google Sheetach, żeby mieć listę zakupów i rzeczy, które są potrzebne. Także jak ktoś chce cwzl.pl/phpcon2019, możecie sobie to machnąć. To wygląda w taki sposób, że są sobie linie, ponieważ no, trzeba się do tego przygotować. Jak macie tą całą przestrzeń, macie te rzeczy, no to musicie sobie określić, ile będziecie mieli ludzi, jaka jest złożoność tego problemu tak z grubsza i to wam wypluje, że dobra, no to potrzebujecie tyle markerów, tyle karteczek takich, tyle rolek papieru, tyle rolek taśmy i tak dalej. To się bardzo przydaje, ponieważ z reguły zakupami się zajmuje zupełnie ktoś inny. No i trzeba wiedzieć, co musicie potrzebować, bo pamiętajcie, najgorsze, co może się wydarzyć w trakcie event stormingu, to że zabraknie wam markerów, albo to, że wam zabraknie kartek. Musicie się zaopatrzyć to wcześniej, mieć to na stanie, musicie też mieć ten arkusz uwzględnia, też zapas, który będzie wam potrzebny, gdyby coś się wypisało, ponieważ no, koszt tego, że nie wiem, wypiszą wam się markery i ktoś nie będzie miał markera, no to teraz, kiedy macie najdroższych ludzi w firmie wsadzonych w event na kilka godzin do pokoju, za który też, nie wiem, za salkę, którą też płacicie i teraz, nie wiem, kończą wam się karteczki i kończą się markery i teraz ktoś ma zasuwać do sklepu i nie dość, że rozwali cały ten event storming, no bo całe skupienie zostanie totalnie rozproszone, no to tak naprawdę koszt takiego markera po fakcie, czy takiego bloczku z karteczkami jest przepotężny. Nie, więc zaopatrzcie się w co chcecie, jak chcesz, mogę jeszcze wam cofnąć. Tego, kto chce, nie chce, śmiało, zdjęcia robi, żadnych tam dziwnych rzeczy nie ma. No i tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to mamy jeszcze tutaj chwilę. Także w kogo rzucić? Nie wiem, czy działa? Działa. Podobno działa. Jak możecie trochę głośniej zrobić, to było fajnie. Okej. Bardzo fajna prezentacja. Od razu chcę zaznaczyć też, że nie próbuję tego jakoś podbić, bo sam przeprowadziłem kilkanaście takich sesji i polecam wszystkim. Natomiast pokazałeś kilka takich metryk i teraz się zastanawiam, czy zwalidowałeś te metryki też w inny sposób, bo przykładowo ilość, znaczy czas rozwiązywania tego tasku mógł też spać z tego powodu, że straciliście połowę klientów, tak? Albo tak samo wywalenie ilości kodu też mogło być spowodowane czymś innym, nie? Odpadło bardzo dużo ludzi, zespoły się zwiększyły. Znaczy, jak najbardziej, tylko wiesz co, to czuć. Po prostu, kiedy wysyłasz rzeczy na support, kiedy dostajesz rzeczy na support i widzisz, jak to idzie, plus te metryki, one są badane co tydzień. I w momencie, kiedy żeśmy to wszystko podzielili, ten skok widać, nie? Także widać, że ten czas na supporcie, on się naprawdę bardzo fajnie poprawia. Okej, no bo to właśnie o to mi chodziło, bo też tak samo mogła być pewna sezonowość, tak? Może macie taką specyfikę domeny, że w pewnych porach roku jest tego mniej, a w pewnych więcej, także spoko, dzięki. Proszę. Rzucę dalej. Hej, dzięki, super prezentacja. Chciałem Cię zapytać o Twoje doświadczenie i przemyślenia dotyczące tego, czy taki event storming ma sens, zrobienie go ponownie po jakimś czasie. I czy to się da zaplanować, zrealizować, zweryfikować poprzednie założenie?
Dzięki za pytanie, bo to jest jedna bardzo fajna rzecz, ponieważ może Wam się wydawać, że event storming i rozklejenie tych wszystkich karteczek może posłużyć jako dokumentacja i jako taki stan, nie wiem, z którym będziecie pracować. Nie róbcie tego. Nie ma sensu, później wziąć tych wszystkich karteczek i ich tam przerzucić, nie wiem, do Miro czy jakiegokolwiek narzędzia, które na przykład da nam zdigitalizować te wszystkie eventy, nie? Po to, żeby później na przykład to otworzyć, ponieważ zauważcie, że w momencie, kiedy mamy te hotspoty, mamy wybrane problemy, które są, to chcemy rozwiązać, kiedy je porozwiązujemy, to bardzo często one wpływają na całą resztę tej aplikacji. Więc bardzo dobrym pomysłem jest zrobienie event stormingu, na przykład dla takiego projektu, w momencie, kiedy jest kolejna potrzeba. Czyli na przykład, nie wiem, przychodzi jakaś nowa funkcjonalność, która ma mieć duży wpływ na ten system i wtedy ten big picture robi się tak naprawdę od początku. Ponieważ system może do tego czasu się zmienić dość mocno i wy chcecie mieć ten stan, który ludzie mają aktualnie w głowach, a nie coś, co było kiedyś. Bo teraz, jeżeli byście wzięli taką rolkę i przerozklejali ją, jakby zaczęli event storming do danego projektu, biorąc taki zrzut myśli ludzi sprzed 3 miesięcy, to więcej czasu po pierwsze byście zmarnowali na to, żeby to poprzyklejać i poustawiać tak, jak teraz jest faktycznie po tych wszystkich zmianach, które się zadziały przez te na przykład 3 miesiące, czy tam pół roku, czy zależy ile tego czasu było. A po drugie już sobie od razu nałożyli ramy tego, co było wcześniej, a te problemy już dawno są rozwiązane. Nie? Więc nie ma to większego sensu wykorzystanie tego wszystkiego do powtórzenia, ale powtórzenie, jeżeli ma to sens i ma jakby event storming jest dobrym narzędziem do tego, co wy chcecie zrobić z tym projektem w kolejnym kroku, jak najbardziej. Dzięki. Komuś jeszcze? Super prezentacja, dzięki za nią. I mam jedno pytanie odnośnie skali tego event streamingu, jaki prowadziłeś. Chodzi mi dokładnie o ten etap, kiedy masz już te wszystkie eventy wyplute na ścianę, no i musisz zrobić z nich oś czasu i usunąć duplikaty. Jak sobie poradziliście właśnie z mnogością tych eventów w tym etapie? Bardzo proste, zaangażowaliśmy wszystkich. Mieliśmy 52 osoby, podzieliliśmy się na grupy, które miały ludzi, którzy wiedzieli najwięcej o danych obszarach i sprzątali to obszarami. Później te grupy zaczęliśmy łączyć i pracowaliśmy na kilku obszarach naraz, a później wszyscy wspólnie przeszliśmy sobie od końca do początku zobaczyć, co zgubiliśmy i wszystko podoklejaliśmy, dzieląc jednocześnie na te subdomeny, które nam się klarowały. Super, dzięki. Także najgorsze, co możecie wtedy zrobić, to jakby po rozklejeniu wszystkich eventów, później pracować w tablicy samemu. Musicie zaangażować wszystkich, po to ci ludzie tam są i oni są bardzo, bardzo chętni i bardzo dobrze to działa, żeby po prostu zaczęli porządkować to wszystko i pracować razem z wami. Cześć, dzięki, świetna prezentacja. Pytanie mam takie od strony, bo rzeczywiście ta aplikacja wygląda na dość dużą. W momencie, jak tworzyliście takie właśnie karteczki na ścianie, rozumiem, że było to podzielone na jakieś zespoły, które mają odpowiedzialności. No jednak aplikacja nie jest totalnie liniowa, więc masa jakichś zależności między sobą. Mnie ciekawi, jak rozwiązaliście to, że udało wam się w jakiś sposób w poziomie zbudować taką strukturę, która w miarę się trzymała kupy, a nie, że na przykład coś z tej ściany łączy się z czymś z przeciwnej. To jest nieuniknione, to nigdy nie jest liniowe. I my to w momencie, kiedy na przykład nam się klarowały obszary, to było tak. Zobaczmy, tu mamy, nie wiem, część aplikacji, tutaj mamy część aplikacji, na przykład, nie, odpowiedzialne za punkt A, tu mamy za B, ale to za B jest jeszcze tam, nie? I są dwa podejścia. Jeżeli na przykład to jest bardzo rozlazłe, to bierzesz kawałek ściany, wyklejasz taśmą, że to jest ten obszar, jakby wydzielasz go na tą część roboczą. Czyli tutaj masz splecione te zdarzenia, które dzieją się tak naprawdę tutaj, na tej ścianie i na tej ścianie, nie? Tylko to musisz wtedy dobrze opisać, że to jest to, wtedy dobrze dodać sobie jeszcze jakieś dodatkowe karteczki z na przykład z triggerami, stąd to wychodzi, żeby to było jasne i czytelne. Albo można je zebrać właśnie do kupy, nie? Albo można je duplikować. Czyli masz tutaj te karteczki, to nie kod, nie? On się może powtarzać.
i takich kartek powtórzonych, bo tu jest jakiś proces, ten proces też jest używany gdzieś tam jeszcze dalej, on jest jeszcze tam, jeszcze tam, jeszcze tam. Mieliśmy powtórzonych masę i te powtórzenia, które mają sens, one powinny zostać, powinny tam wisieć, bo to jest wtedy dużo łatwiej mieć tą karteczkę kilka razy przyklejoną na ścianie, niż pamiętać, że coś tam jest. Ważne jest to, żeby ten output końcowy, on był czytelny i czysty, nie? Czyli jak coś jest, jak przeczytacie dany obszar, to jest, wiecie o co chodzi, nie? Bo taki duży event story, gdzie mamy 52 metry, no to jakbyśmy sobie prawie całą tą salę obkleili tak po ścianach dookoła, to ciężko ogarnąć, że tutaj jest coś i to samo coś jest jeszcze tam, nie? Więc wtedy bierzesz sobie, wyklejasz, ok, dobra, to jest na przykład jakiś serwis osobny, który robi tam A, B, C, D. I on może być używany w różnych rzeczach, ale to jest to. To jest zamknięte jakby w jeden moduł, czy tam w jednego banda, to jest aplikacja na Symfony 2. Jakby to jest jedna część, za którą ktoś może wziąć odpowiedzialność i po prostu tą odpowiedzialność można przypisać. Nie? Tak jest też nawet łatwiej. Okej, to jeszcze jedno dodam do tego, bo jak duplikowaliście kod w takim razie, karteczki, czy części aplikacji, a potem mówisz, że udało wam się znaleźć pewne części aplikacji, które zresztą widać 500 tysięcy linii poszło do kosza, to jak radziliście sobie z tym, że na przykład powiedzmy stwierdziłeś, to nie jest tutaj potrzebne, idzie skreślone, ale wyszło, że ten sam zduplikowany karteczka gdzieś indziej była używana, powiedzmy, jak sobie z tym radziliście? To, to była decyzja procesowa. Przez menadżerów, którzy do tego podeszli i ten cały obszar, ale to w ogóle my tego nie używamy, to w ogóle tu nie działa. Okay. I poleciało pytanie na sali, bo tam byli ludzie z wszystkich obszarów, ponieważ to jest backend, który dotyka wszystkich, okay. Nie? Więc tych ludzi było tam dużo i wszyscy ci ludzie, którzy byli odpowiedzialni, oni tam byli, padło pytanie, słuchajcie, ale wy tego używacie? Nie, bo z tego nie ma, tylko czyli nie biznesowo, spontanicznie. Nie, można to wywalić, no tak, to w ogóle zupełnie idzie inaczej, wszyscy się z tym zgodzili, po prostu żeśmy to przemodelowali i żeśmy to wywalili, nie? Ale też to już było pod koniec tego streamingu, więc tych karteczek w momencie, kiedy podejmowaliśmy tą decyzję, po prostu spisaliśmy tę decyzję na takich kartkach dużych słownikowych, one później zostały przyklepane do maila, wysłane do wszystkich, czy się na pewno z tym zgadzają, wszyscy się z tym zgodzili i wtedy to się wywaliło, nie? Bo to nie jest tak, że teraz ustalasz, dobra, to jest do wywalenia, to zdejmijmy teraz te karteczki ze ściany. To musisz mieć to na ścianie, żeby później wiedzieć, co zrobić, bo tą wielką rolkę, no to później następne miesiące pracy z tym, co tam się wydarzyło, co tam zostało rozklejone, nie? Spoko. Dzięki. Dobra, czas nam się kończy, mam 10 sekund, także dzięki wielkie. Ja tutaj będę do niedzieli, także jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało łapcie mnie na korytarzach. Będziemy.